Bill nie trawił samolotów, więc na koncerty najczęściej dojeżdżaliśmy autem, co stało się dla nas pewnym rytuałem. Epickie podróże w towarzystwie Billa należały do najjaśniejszych punktów moich amerykańskich tras koncertowych. Spędzaliśmy ze sobą tyle czasu na tyłach wynajmowanych przyczep kempingowych, że zżyliśmy się ze sobą jak dwaj złoczyńcy. Niesamowite, jak dobrze można poznać człowieka w trasie. Przykładowo, co rano Bill pił filiżankę kawy, szklankę soku pomarańczowego, szklankę mleka i piwo. Zawsze w tej kolejności. Kiedyś zapytałem, po co to robi. Kawa stawia mnie na nogi, powiedział. Sok ma witaminy, dzięki nim nie choruje. Mleko robi w żołądku warstwę ochronną na cały dzień, a piwo jest po to, żeby znowu zasnąć. Aha, no to ma sens. Śmieszny koleś ten Bill. Cześć, z tej strony Hubert i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o zespole Black Sabbath na kanale Pełna Kulturka. Wraz z tym materiałem kontynuuję opowiadanie Wam historii tego zespołu, no i takie info dla osób, które na przykład trafiły do nas po raz pierwszy. Jeśli nie widzieliście poprzednich materiałów na temat Black Sabbath, a chcecie być z ich historią na bieżąco, możecie nadrobić wcześniejsze odcinki, na przykład dzięki playliście Black Sabbath Historia, dostępnej na naszym kanale, gdzie macie wszystkie odcinki o tym zespole uporządkowane po prostu we właściwej kolejności. To samo tyczy się oczywiście innych zespołów, których historię Wam przybliżamy, czyli na przykład Metallica, Slipknot oraz Rammstein. Odpalacie playlistę o danym zespole i oglądacie albo słuchacie wszystko uporządkowane po kolei. Co do dzisiejszego odcinka, zachęcam Was do pokazania tutaj swojej mocy, czyli łapki w górę i komentarze, bo dzięki temu filmik będzie się lepiej pozycjonował, a nasz kanał będzie mógł sobie powolutku rosnąć i się rozwijać. Oczywiście Wasza aktywność również niesamowicie nas motywuje i dzięki temu będziemy mogli nagrać dla Was kolejny materiał o Black Sabbath jak najszybciej. Pamiętajcie też o subskrypcji Pełnej Kulturki, żeby być z naszymi filmikami na bieżąco. A teraz lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Ozzy wspomina, że 2 miesiące trasy po Stanach Zjednoczonych wlokły się w nieskończoność, a panowie, mimo że spełniali swój amerykański sen, bardzo tęsknili za domem. Tęskniliśmy za Anglią jak nie wiem co, zwłaszcza gdy rozmawialiśmy, jak to nie możemy się doczekać, żeby pójść do pubu i opowiedzieć wszystkim o Ameryce. Bo w tamtych czasach lot do Stanów był jak wyprawa na Marsa. Z powodu drogich biletów rzadko który Brytyjczyk latał za ocean. Podobno najlepszym sposobem, który zabierał nudę i tęsknotę w siną dal, było dla chłopaków robienie kawałów. Między innymi nabijali się oni z amerykańskiego akcentu, jako że pewne słowa wymawiało się tam po prostu totalnie inaczej. Tak jak na przykład nazwisko Ozziego w Wielkiej Brytanii wypowiadało się bardziej jak Ozzy Osbourne, tak w Ameryce mówili na niego Osbourne. A teraz posłuchajcie wspomnień Ozziego o owłosionych jajach. W czasie posiłku jeden z nas skikał do recepcji i prosił o przywołanie pana Harry'ego Bolloxa. No więc wszyscy siedzą, jedzą hamburgery, aż tu na salę wpada boj hotelowy, trzęsie dzwonkiem i krzyczy. Czy jest tu pan Harry Bolloxa? Bill rył z tego tak, że bolał go brzuch. No i tutaj od razu cytuję wam adnotację odnośnie tego prosto z książki. Imię Harry wymawiane jest na Wyspach Brytyjskich trochę jak Harry, natomiast w Ameryce Harry, tak jak Harry, czyli owłosiony. Z kolei Bollocks, oznaczające jaja, przypomina w brzmieniu dość popularne nazwisko, które ma identyczną pisownię, tylko zamiast pierwszego O jest tam U. Zatem boj hotelowy poszukuje pana owłosione jaja. Podobno w USA świetnie sprzedawał się debiutancki album Black Sabbath i to właśnie dlatego wytwórnia Warner Bros. Postanowiła przesunąć premierę płyty Paranoid na styczeń 1971 roku. Podczas trasy po Stanach panowie naprawdę lecieli na grubo pod wieloma względami. Zapewne się domyślacie jakimi. Po prostu życie rock'n'rollowca, panienki oraz wszelkiego rodzaju substancje w różnych stanach skupienia, nie tylko ciekły. Za chłopakami z Black Sabbath uganiało się również stado satanistów, którzy myśleli, że zespół również wyznaje podobne wartości co oni. A jak było naprawdę? Panowie z zespołu nie chcieli mieć z tym nic wspólnego. Posłuchajcie, jak Tony wspomina w swojej autobiografii właśnie te kwestie. W każdym kraju znaleźli się tacy ludzie, którzy nie potrafili zrozumieć naszych tekstów, choćby dlatego, że nie znali angielskiego. Ale nastrój muzyki powodował, że uważali ją za szatańską. Później wspomina interesującą historię o krzyżach. Kiedy odrzuciliśmy propozycję zagrania podczas nocy Walpurgi w Stonehenge, sekta rzuciła na nas klątwę. Potraktowaliśmy to bardzo poważnie. Wtedy zaczęliśmy nosić krzyże. Najpierw Ozzy powiesił sobie na szyi kurek od zlewu, ale wkrótce zastąpił go prawdziwym krzyżem. Rozmawialiśmy wtedy czasem o naszych snach i często okazywało się, że śniliśmy o tym samym, co było naprawdę dziwne. Może to ze sprawą tej sekty, ale na wszelki wypadek postanowiliśmy wszyscy, że zaczniemy nosić krzyże, żeby chroniły nas od złego. I tak zrobiliśmy. No właśnie, panowie tak zrobili i zrobili też z tego mały biznes. Tony wspomina dalej.
Tata z jego dał nam aluminiowe krzyże, które wyglądały jak srebrne. Po tym jak zrobił cztery pierwsze dla nas, zaczął je produkować masowo, żebyśmy mogli sprzedawać je na koncertach i trochę sobie dorobić. Później Patrick Meehan dał nam złote krzyże. Zobaczył nas tymi aluminiowymi, zawieszonymi na zwykłym sznurku i pewnie sobie pomyślał, że musi nam dać coś bardziej eleganckiego. To wszystko doprowadziło, że Tony wypracował sobie w tamtym czasie pewien rytuał, który kontynuował później przez wiele lat. Posłuchajcie. Nigdy nie wychodzę na scenę bez krzyża na szyi. Kiedy wyjeżdżamy w trasę, naprawdę pilnuję tylko dwóch rzeczy. Krzyża i nakładek na palce. Krzyż jest dość duży i kilka razy boleśnie uderzył mnie w twarz. Schylam się, żeby wsiąść do samochodu i bum. Boli jak diabli. Geezer zgubił swój złoty krzyż na meczu futbolowym Aston Villa. Bill swój trzyma gdzieś schowany, a nosi ten oryginalny aluminiowy. Ja ten pierwszy zgubiłem. Pewnie go gdzieś schowałem i jak zwykle nie pamiętam gdzie. Panowie na dobre zadomowili się w Stanach Zjednoczonych i z racji, że ich kolejne płyty były naprawdę wielkimi hitami za oceanem, a koncerty zaczynali grać w coraz to większych halach, a już nie klubach na kilkadziesiąt osób, tak jak to było na początku, po prostu często się tam pojawiali, żeby właśnie grać koncerty i promować swoje kolejne wydawnictwa. Oczywiście oprócz tego było dużo zabawy oraz imprez, ale to już swoją drogą. Na łamach swojej autobiografii Ozzy wspomina, jak Stany Zjednoczone stały się ich drugim domem oraz jak pewnego razu znaleźli się na koncercie Elvisa. Przez dwa lata od czasu pierwszego tournée po Stanach bez przerwy byliśmy w trasie. Między 1970 a 1972 rokiem chyba 6 razy przelatywaliśmy nad Atlantykiem. Spędzaliśmy w powietrzu tyle czasu, że byliśmy za pan brat z obsługą lotów Pan Am. Robiliśmy wszystko, widzieliśmy wszystko, poznawaliśmy wszystkich. Byliśmy nawet na występie Elvisa. Koncert odbywał się w Forum w Los Angeles. Byliśmy już tak dramatycznie nastukani, że nim znaleźliśmy swoje miejsca, król odśpiewał połowę piosenek. Widzieliśmy go z daleka, małego jak mrówka. Nie mogłem pogodzić się z tym, że jego kapela grała ze 100 lat, nim on wreszcie dał głos. A potem odfajkował kilka przebojów i poszedł. Siedzimy i zastanawiamy się, czy to już koniec, gdy z głośników rozlega się tubalny głos. Panie i panowie, Elvis opuścił budynek. Spasiony, leniwy suk... Powiedziałem, zapominając, gdzie jestem. Ozzy wspomina również, jak świetną lekcją okazał się być dla nich koncert Elvisa. Ten koncert był dla nas doskonałą lekcją. Po raz pierwszy widziałem tak świetnie zorganizowaną sprzedaż gadżetów po koncercie. Można było kupić podkładki pod szklanki z Elvisem, przykrycia na deskę klozetową z Elvisem, kubki i łyżki z Elvisem, lalki z Elvisem, zegarki z Elvisem, bluzy z Elvisem. Na wszystko, o czym tylko moglibyście pomyśleć, dawali na druk Elvis i wciskali to fanom razem z Elvisową kolą i Elvisowym hot dogiem. A fani po prostu byli w niebo wzięci. Pewnie był najbogatszym facetem na kuli ziemskiej. Ozzy był specyficznym lokatorem, to znaczy był kompanem Tony'ego w pokojach hotelowych, kiedy grali w Stanach, no i w pewien sposób trzeba było dostosować się do jego dziwnych rytuałów. Tony mógł zapomnieć o uporządkowanym rytmie dnia, takim jak praca czy zabawa w ciągu dnia i wieczorem, no i spanie w nocy, bo wiadomo, w nocy zazwyczaj się śpi, zresztą oddajmy głos samemu Tony'emu. W końcu było nas stać na wynajmowanie dwóch osobnych pokojów w hotelu. Geezer i Bill spali w jednym, a Ozzy i ja w drugim. Było lepiej, tylko że kiedy ja sobie spokojnie spałem, Ozzy budził się o jakichś dziwacznych godzinach, włączał telewizor na cały regulator i szedł pod prysznic. Ja wyskakiwałem z łóżka, nie wiedząc co się dzieje, wyłączałem TV i wracałem spać dalej. Potem on wychodził spod prysznica i z powrotem włączał odbiornik na full. Słyszałem jak tłucze się po pokoju, waląc czym popadnie i nie miałem innego wyjścia jak tylko też wstać. Później jak panowie weszli na kolejny poziom prestiżu i bogactwa, było nieco lepiej, ale... Kiedy już każdy z nas mógł mieć osobny pokój, pomyślałem, że to dopiero cudowne. Ale nic się nie zmieniło. Szedłem spać późno, a po chwili słyszałem walenie w drzwi. Podchodziłem, żeby otworzyć, a tam stał Ozzy z niewinnym... Masz może ogień? Kolejna historia z Ozzym, proszę bardzo. Historie związane z Ozzym wyskakują w książce Tony'ego jak króliki z kapelusza. Ozzy miał słaby pęcherz. Któregoś dnia poszliśmy do klubu i spiliśmy się jak świnie. Ozzy zasnął na kanapie i kiedy zamykali knajpę, bramkarz kazał nam go stąd zabrać. Odpowiedziałem, żeby sam go sobie zabrał. Na to on, że właśnie to zrobi. Podniósł Ozzy'ego, przerzucił sobie przez ramię i wtedy Ozzy zsikał się na jego uniform. No i dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że jeśli nie widzieliście poprzednich materiałów o Black Sabbath, możecie je sprawnie nadrobić na playliście Black Sabbath Historia, dostępnej na naszym kanale. No i jeśli podobał Wam się ten materiał, możecie zostawić tutaj łapkę w górę i jakiś komentarz. W kolejnym odcinku skupimy się już prawdopodobnie na kolejnym albumie Black Sabbath, czyli płycie Master of Reality.
Piękne dzięki za uwagę i do usłyszenia wkrótce.